Rada Miejska od listopada nie wiedziała, by Państwo wysłali jakiś pozew. Co w tym pozwie jest? 1 grudnia kolejny pozew. Od spółki jakiś wpłynął, więc tak. Nie wiem, w jakim temacie pozew ten wpłynął. Państwo rady nie zapoznali się, nie przedstawili się. To wszystko zostało tutaj pokazane. A Państwo wnosiliście zastrzeżenia, to może odczytam takie kwestie. Wnieśliście Państwo 7 zastrzeżeń do protokołu. Pierwsza kwestia. Dotyczyła czego? Pani burmistrz wskazała, że burmistrz, gmina nie ma kompetencji w zakresie ochrony środowiska. Zespół orzekający oddalił te zastrzeżenia. Uznał, że pani burmistrz miała kompetencje. Zastrzeżenie drugie. Czego dotyczyło? Że gmina nie prowadziła składowiska. Tylko pozostałe zadania gminy w zakresie gospodarki odpadami związane są głównie z funkcjonowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów od mieszkańców gminy. Zastrzeżenie trzecie. Pani burmistrz zaznaczyła, że zamieszczone na stronie 12 i 13 wystąpienia pokontrolnego ustalenia przywołujące wyjaśnienia obecnej burmistrz nie były jej wyjaśnieniami, tylko wyjaśnieniami urzędnika Urzędu Miejskiego w Sejmie. Zespół orzekujący uwzględnił zastrzeżenia w tej części. Zostali w kontroli wynika, że w urzędzie nie było dokumentacji dotyczącej sprawowania nadzoru nad działaniem ZZL Eurosopółka. Nie posiadano również dokumentacji potwierdzającej występowanie do spółki o usunięcie nieprawidłowości dotyczące m.in. niezasadnego przyjmowania odpadów z Białegostoku i innych województw, przekraczania limitów ilościowych, braku potwierdzenia stanowiska, braku potwierdzenia szczelności studii itd. W tym punkcie tylko w części uwzględniono. Zastrzeżenie czwarte. Nie realizowanie umów dzierżawy. Przez panią burmistrz. Pani burmistrz wyjaśnienia złożyła. Zespół żywiący oddalił zastrzeżenie. Zastrzeżenie piąte. Gmina zanikała dochodzenia kary 1 500 000 zł. Odnośnie niebudowania nowego zakładu. Zespół orzekujący oddalił zastrzeżenie. Kolejny punkt. Punkt szósty dotyczy zobowiązań z dzierżawy i dochodzenia zaległości. Burmistrz podkreśliła także, że w jej ocenie zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 116 tysięcy złotych i z tytułu przyjętych odpadów w kwocie 108 tysięcy nie uległy przedawnieniu, ponieważ zgodnie z paragrafem jest te jedyne nie uległy przedawnieniu. Proszę punktu 7. Gmina nie aktualizowała gminnego planu gospodarki odpadami. Co ma obowiązek robić co 4 lata? Od 2004 roku nie robiono, ale jako burmistrz miał robić obowiązek. Te zastrzeżenia również zespół żywiący oddali. Nie ma od 2012 roku nie ma prawa. Od roku 2012 nie ma gminy planu gospodarki. Nie, lecz. Od którego? W raporcie
terminie nie zgadzano? Jest. Ale jest. Jest. W którym punkcie? Pan Radny Jurusza, ja nie... W każdym razie... Równie w zasadzie...